słyszałem takie teksty, że o, grasz pazurą. Że jakby ja wcześniej zacząłem pewien sposób grania, mówienia w filmie, transakcentacji. No akurat chciałem powiedzieć, że ilość nie zawsze przechodzi w jakość, ale u Spielberga przechodzi. Tak są Amerykanie, jak robisz takie to oni myślą, że to jest sztuka. Także jedzie to już? Tak. Jedzie, nie słyszę. Dobra, ma, bo to elektryk. Dlaczego nie słychać kamer? Bo to elektryki. To możesz, Adaś, jak widzisz kamery, wiesz, że możesz jechać pasem dla busów, bo to elektryki. Na kanale Wujka Czarka wita Was bardzo serdecznie Wujek Czarek, no bo kto inny, i Adaś. I powiem Wam szczerze, zaczynam to z mieszanymi uczuciami, ponieważ mówię, Adaś gotowy, a on tak ustawia te kamery i mówi do mnie, tak, no już lepiej nie będzie. Adaś, czasu się nie cofnie, ja to wiem. Nie musisz mi tego przypominać. To mi nie daje motywacji do pracy. No to co, Adaś, twoje zdrowie. Kurde, stary. Najpierw woda. Przypominam, jak się pije espresso. Woda. Ale dobre. W Japonii podobno tak smakują. Ja jeszcze nie byłem w Japonii, ale że oni wszystko jedzą tak. Bo tu są kubki smakowe bliżej, a dalej to już są kubki absmakowe. Ale espresso jest dobre. Patrzcie, co Adaś mi przygotował, bo dzisiejszy odcinek, moi drodzy, to będzie mój subiektywny absolutnie ranking reżyserów, uwaga, zagranicznych, czyli tych na zachód od Odry, nie na wschód od Buga. Zachodnich reżyserów, tak mówmy, Adasiu, zachodnich. No dobrze. Nie będziemy się zajmować filmem irackim, irańskim i jakimś innym, tylko raczej amerykańskim. Dobra, mówmy o tym, że to będą reżyserzy tacy wybitni z zachodu, tego dalekiego. To też będzie audycja. To będzie audycja, nie, że sponsorowana, nie. Audycja, to jest audycja sponsorowana przeze mnie. O, teraz pan pomysł. Przez perfumy. Nie, no nie mogę powiedzieć, że sponsorowana, to jest firma własna. Piknę se, żebyście poczuli, jak jest zajebiście. Czuję? Tak. Słuchaj, ale to jest naprawdę dobry. Słuchajcie, kupcie Amber, mówię wam, opłaca się. Se, Amber, a jej. Mi się ten bardziej podoba, bo to jest ten Wings, jest delikatny, ale ten jest taki zajebisty, jak masz ochotę, wiesz. Tegez, szmegez, pom, pom, pom. To. Piknij na nią, idziesz jak burza, bracie. To jest chłopaki. Dobra, zaczynamy, bo zaczynam peregrynować w takie przestworza, do których mi coraz dalej. To uwaga, i to jest jeszcze losowo, bo Adaś, ile tych znanych, wspaniałych reżyserów tu jest? 20. Ojej! Patrzcie, ile jest reżyserów, ojej, a ja u żadnego nie grałem. To jest dopiero, to jest kariera. A, widzisz, idźcie w ślady wujka. Zawsze masz szansę nie zagrać żadnego reżysera. A aktorem zostań, to jest zajebisty zawód. Także losowo. I tak powiem wam, którego reżysera najbardziej cenię, którego najbardziej kocham, mimo że nie zgodzicie się z tym. No zobaczymy, a może go wylosuję wcześniej. Uwaga! Ranking reżyserów zagranicznych na zachód od Odry. 3, 2, 1, jebudu. No już ty mogę, ja to nie, nie. Nie. To pierwsze nie. Nie, stary, nie wiem, o kogo chodzi. Znanie reżyserze, dobrze, że u niego nie grałem. O, dobra, Joel Cohen. To nie jest kraj dla starych ludzi, Fargo, Big Lebowski. No to wybitny reżyser. Od niego zaczynamy, ponieważ się... Słuchajcie, jak ja zobaczyłem, jak on prowadzi aktora, to jest coś niesamowitego. To nie jest kraj dla starych ludzi. To jest mocne kino. Tak absolutnie nieoczywiste. I tak wymyślone. Że ja podejrzewam, że gdybym ja taki scenariusz zaniósł tutaj do naszych producentów, nie mam nic przeciwko naszym producentom, kocham Was, czekam na Wasze propozycje, ale jak oni by to przeczytali, powiedzieli tak, Adaś, pozwól, zwariował, że to się nie da zrobić. To za to kocham Cohena, że on ma swój świat. To jest bardzo specyficzny reżyser. Powiem Wam, że ja mam coś takie mam wrażenie, ale to za chwilę powiem o swoim wrażeniu. Pamiętacie taką piosenkę Michaela Jacksona? We are the world. Pamiętacie, jak to się nazywało? No, i tam śpiewali najwięksi wykonawcy amerykańscy, nie tylko, w ogóle, nie? Tę piosenkę. Każdy miał jakiś fragment i wspólnie śpiewali refren. I każdy z tych artystów ma swój świat.
ma swój głos, ma swój tembr absolutnie niepowtarzalny. No nie można pomylić na przykład Stinga z Philem Collinsem. No nie da się, nie? To jest coś tak nieprawdopodobnego. A mamy jednak taki kasus z polskimi piosenkarkami na przykład, że ja mówię, o, fajna piosenka, kto to śpiewa? No i możesz powiedzieć jakiekolwiek nazwisko, będzie pasowało do niej, nie? Jaderny, kurwa, jaderny, już mam cię dość, już cię nie zniosę! Jest coś takiego. Więc tu każdy z tych reżyserów, na przykład Cohen, no jakby rozpoczyna się film, mogę się założyć, no oczywiście nie o każdym reżyserze to mówię, ale mogę się założyć, że puszczasz mi kawałek filmu nowego i ja będę czuł, czyja to jest ręka. W Polsce mogę tak mieć może z trzema, może z pięcioma reżyserami, że puścisz mi kawałek filmu, to jest ręka nasza, nie, Machulskiego, Pasikowskiego, że tę rękę czuć. O, Steven Spielberg, Szczęki, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera. Dać go wyżej czy niżej Coena? Nie, no bo wiadomo, Spielberg, wszyscy Spielberg, no wiadomo, że Spielberga, wiadomo, to nie jest oczywiste. Wiecie, o co chodzi? No bo on nie ma tylu rozegranych meczów Coen, co Steven Spielberg. Ale tutaj mierzymy talent czy efekt? Czy ilość? No akurat chciałem powiedzieć, że ilość nie zawsze przechodzi w jakość, ale u Spielberga przechodzi. No im więcej robi filmów, tym robi lepsze. To akurat, no widzicie, zaprzeczenie podstawowych praw przyrodniczych. Dam go wyżej. Szczególnie za Szeregowca Ryana. Powiem wam, że to jest taki film, który ja oglądałem na raty, bo nie dawałem rady. On mnie wstrząsnął, mną ten film. Jest tak absolutnie naturalny. Pamiętam, że z Julkiem Machulskim rozmawiałem kiedyś na ten temat i on mówi, stary, wiesz co, oni w czasie wojny mieli łatwiej, bo Spielberg zrobił to samo, tylko pod kamerę. I to mnie zastanowiło, że coś takiego w ogóle można ogarnąć. Taką. Pamiętajcie, że w Szeregowcu Ryanie nie było dużo efektów komputerowych. To wszystko było zrobione bez komputera, było zrobione analogowo. I to mną wstrząsnęło. Czyli dam Spielberga, ile mam wyciągnąć? 10? 10, tak. O kurczę, to jest też ciekawy człowiek, Tim Burton. Pamiętacie Edward Nożycoręki, Sok z Żuka, no to moja ulubiona komedia. Ja pamiętam, że nie wiedziałem, co to jest za film, bo wypożyczyłem ten... To stary film. Wypożyczyłem ten film z wypożyczalni kaset wideo na Ursynowie. Zresztą to była słynna wypożyczalnia kaset wideo. Powiem wam historię. O Jezu, ta moja córka ma już 34 lata. Czyli kiedy to było? Bo on prowadzałem ją do przedszkola. I mówię, zahaczę sobie, miałem wolny dzień. Zahaczę sobie i ta wypożyczalnia kaset wideo znajdowała się w takim baraku. Takim, nie mówi się z drzewa, nie? Tylko z drewna, bo drzewo to żyje, nie? A drewno to już takie jest drzewo, tylko umarłe, pocięte na deski. Znaczy nie wiadomo, czy żyje. Widzisz, z drzewem nie wiemy, czy ono żyje po śmierci, czy nie. Czy ma... No ale na pewno drewno ma życie po śmierci, bo ten stół będzie dłużej żył niż nie jeden żywy żywiciel. Ale i pamiętam, że poszedłem do... Dzień wcześniej, wieczorem, oglądając wiadomości telewizji polskiej, bo wtedy inne to dopiero raczkowały, usłyszałem taką wiadomość, że za dwa dni od tego wieczora, to był piątek, będzie premiera filmu Bodyguard w Los Angeles z Whitney Houston i oni powiedzieli w telewizji, że za dwa dni będzie wielka premiera, że cały Hollywood się szykuje, bo to jest to rola Whitney Houston, podobno świetna, a przecież ona śpiewa i świetne piosenki będą nowe z tego filmu. I ja pamiętam, że mówię, kurczę, ciekawe, kiedy u nas będzie w Polsce, bo kiedyś było tak, że jak było w Ameryce, była premiera, to u nas się można było spodziewać filmu za dwa lata. Wszedłem do tej wypożyczalni, dzień dobry, panczareczko, dzień dobry, to jakiś tego, ja mówię, macie coś, bo obejrzał, chyba wszystko już widziałem. O nie, mamy nowość, panczareczku, tylko do 16 pan musi oddać, bez kolejka. Ja mówię, co to jest? Mówię, Bodyguard. No wie, jak wy macie film hollywoodzki przed premierą, panczareczku? Oczywiście, że tak. I dał mi tego Bodyguarda, słuchajcie, i powiem wam szczerze, że potem parę lat później byliśmy z prezesem Jackiem Bromskim, reżyserem, prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, z filmem w Stanach Zjednoczonych u Polonii naszej na festiwalu. Jacek Bromski do mnie mówi, ty chodź, pójdziemy do wypożyczalni, do polskiej wypożyczalni kaset wideo. Ja mówię, po co? On mówi, zobaczymy, jakie filmy zrobimy za dwa lata.
Ale po co ja to mówiłem o tej wypożyczalni, o tym? Aha, że ten sok z żuka był taki stary i ja go właśnie w tej wypożyczalni wypożyczyłem, nie wiedząc, co to w ogóle jest za rozmiar, rozmach i pomysł absolutnie genialny na kino rozrywkowe. I śpiewane, i rytmiczne, i z wielkimi, wspaniałymi gwiazdami. I ja byłem urzeczony tym filmem, ja nie lubię horrorów. Więc ten gnijąca panna młoda, no. Dobra, ale Bartona wezmę, wiesz co? Ja też najnowszy jego film, przecież ja podkładałem głos pod Alicję w Krainie Czarów, przecież on zrobił Alicję, pierwszą Alicję, drugą. Podkładałem głos pod tego aktora znanego. Johnny'ego Deppa. O właśnie, Johnny Depp, zapomniałem. Ja jestem Johnnym Deppem w Polsce, bo ja mam taki głos jak Johnny Depp, nie wiem czy wiecie, bo to komputer wybiera w Stanach. Dobra, ale zrobię tak. Steven Spielberg, Tim Burton, Joel Cohen. To z tych trzech, co wylosowałem. Następny. Uch ty. Stanley Kubrick. Mechaniczna pomarańcza, Odyseja kosmiczna. No słuchajcie, Stanley Kubrick, ja go wdam w... Nie, no bo on jednak żył i tworzył w innych czasach. Jego filmy były absolutnie nowatorskie i Odyseja kosmiczna, pamiętam, ja tego filmu jako łepek w ogóle nie zrozumiałem. On mnie trochę nużył momentami. Ja pamiętam, że dla mnie wszystko było tam oczywiste. Nic mnie nie zaskoczyło jako łebka, bo ja miałem bardzo taką wybujałą wyobraźnię. Mnie zaskoczyć było bardzo ciężko. Ten film mnie znużył, pamiętam, i wszyscy byli zachwyceni. Ja mówię, co oni w tym widzą, głupek. A jak zobaczyłem jako dorosły człowiek, to mi szczena opadła. Zacząłem to rozumieć. Tak z literaturą, zauważyliście? No, pana Tadeusza dają w szóstej klasie szkoły podstawowej, czy tam w siódmej, czy no nawet w ósmej. To jest za wcześnie. To nie, to tak po trzydziestce można to dopiero zrozumieć, o co chodzi i jakby złapać ten smak, no nie? To tak jak dziecku byś dawał, wiesz, krewetki z grilla, na przykład ja lubię, nie? Ale dzieci małe, nie, parówkę wolą. I tak dalej. To samo jest z whisky, z cygarami. Tak. I to tak samo jest ze Stanleyem Kubrickiem. Do niego trzeba dorosnąć, dojrzeć, posmakować. A Mechaniczna pomarańcza, teraz ją oglądałem niedawno, powiem wam szczerze, był ten film powtarzany na jakimś kanale i zostałem aż do końca. Zobaczyłem, jak teraz to odbieram. On się zestarzał, bo ja podejrzewam, że takie kroki milowe jak Mechaniczna pomarańcza czy Odyseja kosmiczna, one potem gdzieś podświadomie są powielane, pomysły z tych filmów, idee tych filmów są powielane po wielokroć w dziesiątkach, może nawet w setkach filmów i potem nie zauważamy. Jak wracamy do źródła, to mówimy, już to widziałem w pewnym sensie, ale on był pierwszy. Tak jak, nie chwaląc się, słyszałem takie teksty, że o, grasz pazurą. Że jakby ja wcześniej zacząłem pewien sposób grania, mówienia w filmie, transakcentacji, przyspieszeń, zwolnień. Ja wprowadzałem do normalnego kina elementy, zauważyłem to w kinie amerykańskim, wydawało mi się to oczywiste, elementy sitcomu, czyli że nie ma konsekwencji, że jak jestem smutny, to nie znaczy, że nie mogę się od razu zaśmiać. Tak jest w sitcomie, płaczę o tym, albo nie, no to jest sitcom. A okazało się, że w filmie fabularnym, w normalnym życiu my się też czasami zachowujemy irracjonalnie. I żeby zaskoczyć widza, stosując takie zagrania sitcomowe, czyli mamy tak, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Tim Burton, Joel Cohen, Andrzej Tarkowski, Stalker, Andrzej Rublow, Ofiarowanie. Pokoje nie dam. Nie, wiesz co, ja nie mam, Adaś się śmieje, ale ja nie mam do Tarkowskiego wyrobionej opinii, powiem wam szczerze. To są rzeczywiście świetne, wybitne filmy, ale dla mnie niestety reżyserzy z tamtąd, którzy pojechali robić karierę, i to mi się sprawdziło, karierę w Stanach, oni zrobili tylko dlatego, że brali prawą ręką za lewe ucho. Czasami są te filmy przekombinowane, są już tak dziwne, żeby ci Amerykanie prostolinijni, którzy wchodzą do metra, jadą na ulicę, Nowy Jork jest w kratkę, bo jest prosty, żeby się nie pogubić. Rozumiesz? Tacy są Amerykanie. Jak robisz takie to oni myślą, że to jest sztuka. I ja myślę, większość tych artystów z Rosji tak właśnie wydymało świat artystyczny. Ja nie mówię, że Tarkowski, bo nie możesz mu odmówić talentu i umiejętności i pomysłu, ale ja nie mam tylu przemyśleń, tylu uczuć do jego filmów,
które mam do innych reżyserów. No i co zrobisz mi? O Sergio Leone. Dobry, zły i brzydki, dawno temu w Ameryce. O Boże. No to grube nazwiska wziąłeś, stary. On dawno temu w Ameryce od wielu, wielu, wielu lat powtarzałem jak mantrę, że to jest najlepszy film ever, jaki widziałem. I obejrzałem go niedawno. I jest wspaniały, ale dla mnie już trochę mi, że tak powiem, przestało mnie to aż tak podgrzewać, tak grzać dawno temu w Ameryce, jak kiedyś. No to jest wybitny film, to jest w ogóle absolutnie Sergio Leone. Ja widziałem taki western, zapomniałem jak się nazywał, tak się zaczyna, w takim gorącu, w tych kapeluszach siedzą, dosłownie jest nazwisko Sergio Leone. I taki leży, i mucha siada na ścianie, on tak pum, i słychać tę muchę w lufie. Już wszystko wiesz o bohaterze, nie? To nieprawdopodobne. A Sergio Leone, dawno temu wam, mam taki Kubrick, Spielberg, Tim Burton, to ja wiesz co, Sergio Leone dam jednak po Bartonie. Bo Barton jest bardziej oryginalny. Nie, pierdziele coś. Po Spielbergu dam, czyli Kubrick, Spielberg, Leone, Barton, Cohen, Tarkowski. To mamy 6 chłopców. A nie masz takiej refleksji, gdzie my żyjemy nagle? Jak coś takiego robisz, jak ja w tej chwili? Pracowałem jako robotnik, teraz jestem nikim. Teraz wyślemy im ten film. Cezary Pazur z wszystkim tym. Tylko Kubrick chyba nie żyje. Nie? I niech będzie tak, no wiecie panowie, przemyślcie to, bo u Czarka jesteś drugi, trzeci, czwarty, nie jesteś pierwszy. Ten. I oni powiedzą, kurde, musimy coś zrobić, bo Czarek nas źle ocenił. Czarek, nasz Czarek. No stary, no tu mi się wyciągnęło, ty Ingmar Bergman, 7 pieczęć, tam gdzie rosną poziom. Słuchajcie, no to, ale to są filmy stare. Ja nie wiem, czy ktoś z was widział te filmy, ja widziałem, bo musiałem w szkole. No i Ingmar Bergman, no... No nie, bo to sobie wiesz, Adaś, to chodzi o takie... Jak budujesz mur, no to układasz go z cegieł i to są takie fundamenty, na których gdzie ktoś może stanąć i już jest wyżej. Rozumiesz, jak wystarczy naśladować Bergmana, żebyś już był wyżej. To był gigant, absolutny Ingmar Bergman, ale ze względu na czasy, w których żyjemy, rok, w którym jesteśmy, uważam, że to jest, no, jak to się mówi, no, że Ingmar Bergman jest naszym mistrzem, jest naszym wzorcem, ale on jest tylko do oglądania tak już bez, wiesz, nie wiem jak to wyrazić. Ja go dam jednak mimo wszystko przed Tarkowskim. Kiedyś ludzie na kino mieli więcej czasu, żeby przemyśleć tych filmów, było dużo, 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 dużo mniej niż teraz. Nie byliśmy tak strasznie molestowani sztuką filmową, więc jak się pokazywał film, to myśmy mieli czas go przemyśleć i go przedyskutować i zobaczyć jeszcze raz. Ale teraz wyciągnąłem Paolo Sorrentino, Wielkie Piękno, Młodość, Młody Papież. No to jest reżyser, który robi wrażenie tym, co robi. No on jest Włochem, nie? No to tym bardziej powinniśmy go wyżej postawić, bo jednak wiesz, w Stanach ta kultura filmowa jest w innym momencie, wiesz? Ona jest na innej stacji. Tak jak wiesz, my jesteśmy jeszcze w koluszkach, to oni już są na centralnym. A Paolo Sorrentino, dlatego dam go wysoko. Wiesz, jest tak, Kubrick, Spielberg, Sergio Leone, Tim Burton, a wiesz co, a ja zaszaleję i dam go przed Timem Burtonem. Dlatego, że on jest absolutnie współczesny, patrz, widzisz, w Sorrentino jest coś takiego, że oprócz tego, że obok tego, że on jest absolutnie nowoczesny, to on operuje obrazem, bracie, jak z muzeum. Zauważyłeś, że on maluje obrazy, to wszystko jest takie filmowe w tym znaczeniu, że jest namalowane. Wiesz, my teraz mamy film Chłopi, który jest naprawdę namalowany, ale on to maluje, wiesz, no przecież jak oglądasz, wiesz, Młodego Papieża czy Wielkie Piękno, to no, nostalgiczny też, ale on jest absolutnie takim, on jest malarzem, to jest taki wchodzisz w obraz, o. Chodzisz w obraz i tam zostajesz, nie? Ludzie chodzą do muzeum, patrzą na obraz. I tak ja na przykład, jak tak percepowałem
obrazy w muzeum, to jest tak, Wenus na przykład, jest narodziny Wenus i tak sobie tak myślisz, żebyś tam skoczył, tak stanął koło niej, wiesz, tak zobaczył ją trójwymiarowo i on to robi właśnie, Sorrentino, że on tam wskakuje w ten obraz namalowany i pokazuje go ze wszystkich stron. To on mnie zabrał ze sobą w tę podróż i to mi się strasznie spodobało. Jest wybitnym absolutnie reżyserem. Muszę do niego zadzwonić, dawno nie dzwoniłem. O! Patrz, podejrzałem, bo leżało otwarte. Luc Besson. No to jest Francuz. Leon Zawodowiec, Wielki Błękit, Piąty Element. Piąty Element to jest, jak poznaliśmy się z Edytką, z racji różnicy wieku, to pierwszym takim wspólnym elementem naszym to był Piąty Element. Wiecie? Ten film nam się obojgu podobał i pamiętam na jednej z pierwszych randek odpaliliśmy sobie ten film. No a co było potem, to już nie mogę mówić. Ale Luc Besson ma miejsce w moim sercu, bardzo wysokie. A jeszcze jest jego przecież film, taki karate, jak to się nazywało? Genialny. Pocałunek smoka, to jest też jego, z jego stajni film. Z tym takim słynnym karateką. No genialny, to się we Francji dzieje, przyjeżdża z Chin taki ten, no to, ale Lucy, to jest jego film, który na mnie zrobił największe wrażenie. I Luc Besson uważam, że zasługuje na większą uwagę i na wyższe noty niż wobec tych panów wszystkich, których tu mamy, znalazłby się, gdyby ktoś inny go tu stawiał. Ale wujek Czarek do Luca Bessona ma szczególną oskomę i dlatego go postawię, nie uwierzycie, po Stevenie Spielbergu jako trzeciego. Kubrick, Spielberg, Luc Besson. I co wy na to? Zabijecie mnie w komentarzach. Ale Lucy widziałem 20 razy. I kurde, ten film po prostu... To jest ten... No, to jest zajebiste. To jest to. David Lynch. Mulholland Drive. Zagubiona autostrada. Człowiek-słoń. Ja z Lynchem mam problemy. Bo to nie jest mój świat do końca. I ja do niego na przykład, do Lyncha nie wracam tak jak do innych artystów. No, każdy ma swoje. To jest moje prywatne, że tak powiem, przedsięwzięcie. A tych nazwisk jest dużo, które Adaś znalazł. I Dawida Lyncha dam, ale on ma bardzo ważne miejsce w kinematografii. On zrobił coś takiego z filmem, przekonał ludzi do... No widzicie, znowu facet, to tak jak... Tak jak Tim Burton, tak jak Coen, David Lynch tworzy swój świat. Ja bym tu to jest taka trójka, którzy powinni się znaleźć w ogóle na innej liście. Moim zdaniem, Burton, Coen i Lynch. No ale stawiam ich obok siebie. Ale na pewno po Sorrentino, po Sergio Leone i Lucu Bessoni. Dobra? Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć mamy. Ale tu nie ma najważniejszego dla mnie reżysera. Mam jeszcze, to jest to numer jeden dla mnie absolutny, czyli jedenasty, okej? Okay? Wielki jedenasty. To jest dla mnie reżyser, który zabiera cię w podróż ze sobą w ten sposób. To jest jedyny reżyser na świecie, który umie tak opowiadać. A ja nie wiem, on robi wszystko tak jak inni. A ostatnio zrobił film absolutnie genialny, The Last Duel. Wiecie, o kim mówię? Ridley Scott, Gladiator, Łowca Androidów, Obcy, Ósmy Pasażer Nostromo. Ja nie wiem, jak on to robi. I może Spielberg zrobić jeszcze 500 następnych filmów, a on zrobi jeden i ja go będę oglądał, bo on opowiada. No, ja nie wiem, no. Opowiada... Słuchajcie, no, w ostatnim pojedynku, Last Duel, opowiada tę samą historię z trzech punktów widzenia. Każdy ma rację. Każdy kłamie. I to jest film, który się skończył, a ja do dziś myślę, no nie powiem o czym, bo będę spoilerował. Do dziś myślę, a może. Obejrzałem go do tej pory dwa razy tylko, bo raz obejrzałem sam, byłem wstrząśnięty, to trzy godziny trwa film. A drugi raz mówię, Edytka musi to zobaczyć. Usiadłem z nią, obejrzałem, tak samo, ona była, mówiła, wow, ja nie wiem, jak on to robi. I to jest dla mnie numer jeden. Wszystkich reżyserów zawsze i zawsze będzie. To jest Ridley Scott, drugi Stanley Kubrick, trzeci Steven Spielberg, Sergio Leone,
Luc Besson, Paolo Sorrentino, Tim Burton, Joel Cohen, David Lynch, Ingmar Bergman i Andrzej Tarkowski. On jest 11, to mu podziękujemy. Na tym polega sprawiedliwość dziejowa. Dziękuję Wam za uwagę. Zobaczcie, ilu zostało fantastycznych chłopaków. Gibson, Scorsese, słuchaj, Miloš Forman, Lot nad kukułczym gniazdem, Amadeusz, Herr, ja pier... To są arcydzieła. Chłopcy robili arcydzieła, nie jakieś pierdoły. Fajnie, że są takie filmy. Teraz dopiero jak patrzę, nie? Jak chłopcy się bawią, jakie mają horyzonty. To człowiek nabiera kompleksów, słuchajcie, kolejny raz. Ale ja to już jestem na równi pochyłej w dół. Ja się nie muszę niczym martwić, mogę tylko podziwiać. Czego ja Wam życzę? Miejcie taki stosunek do świata, żeby zacząć coś podziwiać. Tak, no chyba, że ktoś coś spie... To wtedy nie. Ale generalnie jak wszystko idzie po Bożemu, jest fajnie, jest dobrze, nie ma jakichś tych, to trzeba to podziwiać, słuchajcie. Jest tak daleko od normalności, że jak jest coś normalne, to już to trzeba podziwiać. Na zakończenie Sky and Soul i najpiękniejszy dla mnie zapach. Powinien zapomnieć, nie? Mój ukochany zapach. Amber, no wiadomo. Aż to pachnie, ja pierdzielę. Trzymajcie się i tego, i... Aha! No i dla Was jest zniżka. Ile mówiła Edytka? Pamiętajcie, perfumy Sky and Soul. Kupujcie, nie? Bo to, no bo warto. Święta idą. Kto tam? Święta idą. Już przyszły? Za wcześnie. Do więzienia, do widzenia. Trzymajcie się, pa.